Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish. Witam Państwa serdecznie i zapraszam na ostatni olimpijski magazyn sportowy. Ostatni, bo olimpiada w Paryżu dobiegła końca, a więc czas na podsumowanie. Na pewno powody do radości ma Australia, która zdobyła największą ilość medali w historii. W tym również najwięcej, bo aż 18 złotych. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja reprezentacji Polski, która wypadła poniżej oczekiwań. Każdy medal jest ciężko zapracowany, a więc nie będę ich wymieniał indywidualnie, ale liczyliśmy na więcej. Ostatni raz tak mało medali zdobyliśmy w 1956 roku. Generalnie była to olimpiada na miarę XXI wieku, z wieloma konkurencjami, które jeszcze parę lat temu uważane były za zabawę, a nie sport. Myślę tu o wspinaczce na czas, w której Aleksandra Mirosław zdobyła złoto, a Aleksandra Kałucka brąz. Myślę o breakingu, czyli sportowym breakdancingu. Nowością nie są już deskorolki ani rowery BMX, ale są na olimpiadzie od niedawna. Na miarę XXI wieku były również kontrowersje dotyczące ceremonii otwarcia, a także kobiecego turnieju bokserskiego. Inną sprawą był poziom sportowy igrzysk. Większość zawodów stało na bardzo wysokim poziomie, ale nie padło zbyt wiele rekordów, jako że te są wyśrubowane prawie do granic ludzkich możliwości. Jednym z wyjątków był skok o tyczce mężczyzn, ale w tej konkurencji dużo zależy od sprzętu, a ten jest wciąż ulepszany. Na bardzo wysokim poziomie stały konkurencje drużynowe, gdzie dochodziło do dużych niespodzianek, jak na przykład wygrana Australijek w piłce wodnej z USA, czy odpadnięcie Australijczyków w ćwierćfinale hokeja na trawie. Polskie siatkarki też niestety przegrały w ćwierćfinale z USA, chociaż w Lidze Narodów wygrywały z nimi bez problemów. Nasze panie pomścili panowie, którzy po bardzo dramatycznym meczu pokonali USA 3-2, choć przegrywali już 1-2. Inaczej można ocenić turniej piłkarski, który tradycyjnie na olimpiadzie stoi na niższym poziomie niż na mistrzostwach Europy czy świata. Dowodem na to niech będzie wynik w meczu o brązowy medal. Maroko pokonało Egipt 6-0, a złoto zdobyła Hiszpania, wygrywając z Francją 5-3. Poziom poziomem, ale piłkę oglądamy przecież dla bramek, także kibice prawdopodobnie byli usatysfakcjonowani. Ciekawostką socjologiczną jest to, że zmieniła się geografia sportu. Z północy na południe. Widać to przede wszystkim w konkurencjach technicznych, w których do tej pory dominowali sportowcy z Europy. Mam tu na myśli rzut młotem, rzut dyskiem czy pchnięcie kulą. Można to zauważyć w klasyfikacji medalowej, w której pierwszy europejski kraj, Francja, jest na 4. miejscu, a są to przecież gospodarze, którzy tradycyjnie powinni znaleźć się w czołówce klasyfikacji. To przesunięcie granicy sukcesu widać też w medalach zawodników z takich krajów jak Republika Dominikany, Bahrajn, Algieria czy Filipiny. Ciekawe, czy ten trend utrzyma się do następnych Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się za 4 lata w Los Angeles. Przejdźmy do starego kraju i do rozgrywek piłkarskich. W 4. kolejce Ekstraklasy Pogoń Szczecin bez swojego najlepszego piłkarza Kamila Grosickiego wymęczyła wygraną 1-0 nad Stalą Mielec. Ostatnia w tabeli Korona Kielce znowu przegrała u siebie, tym razem z Krakowią, 0-2, mimo że nowy trener Korony poprzednio trenował Krakowię. Powinien więc znać wszystkie słabe strony drużyny gości, ale widać, że jego nowa drużyna miała ich więcej. W rywalizacji pretendentów do mistrzowskiego tytułu, czyli Rakowa Częstochowa z Lechem Poznań, padł remis 0-0. Lech Poznań jest czołowym klubem ekstraklasy od lat. Natomiast apetyty Rakowa wzrosły po tym, jak powrócił do ich trenowania Marek Papszun,
który w przeszłości był autorem największych sukcesów zespołu. W Radomiu do 73 minuty wyglądało, że gospodarze zasłużenie wygrają pojedynek z Górnikiem Zabrze. Jednak goście w końcu się obudzili, strzelając dwie bramki i wygrali spotkanie 2-1. W cieniu ekstraklasy trwają rozgrywki w europejskich pucharach. W Lidze Mistrzów Jagiellonia Białystok przegrała swoje pierwsze spotkanie z norweskim Bodo Glimt 0-1, co stawia polski zespół w trudnej sytuacji przed spotkaniem rewanżowym na wyjeździe. W dodatku, że zespół z Norwegii wydawał się być lepszy w każdym aspekcie kunsztu piłkarskiego. W Lidze Europy nie mamy już żadnego zespołu. Warto jednak wspomnieć o wygranej pogromcy Wisły Kraków Rapidu Wiedeń nad tureckim Trabzonsporem w Turcji 1-0. W Lidze Konferencji Europy, tak jak się spodziewałem, Wisła Kraków przegrała na wyjeździe ze słowackim Spartakiem Trnava 1-3. Również nie popisał się wicemistrz Polski z ubiegłego sezonu Śląsk Wrocław, który na wyjeździe w Szwajcarii przegrał z miejscowym Sankt Gallen 0-2. Na szczęście dużo lepiej wypadła Legia Warszawa, która również na wyjeździe pokonała duński zespół Brøndby 3-2. I tym optymistycznym akcentem kończę dzisiejszy magazyn, który przygotował i przedstawił Piotr Pokorski. Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.